Włączona? Włączona. W razie upadku będzie wszystko widać. Nie zamierzam się przewrócić. Strój jest taki. Dobra, od kierunku to się. Strój generalnie taki, że broń Boże się wywróci. To tylko tak się przy. A ten drugi dostanę? Dokument od tego tam dodać? To ja mam. Ale mamy inne. No to jeszcze jeden motocykl brakuje dokumentu. Droga na parku przemysłowym na Zachemie w Bydgoszczy. Jest niedziela, są same firmy. Ruch jest praktycznie żaden. Tu jest jedna budka z ochroną. Gościu zadzwonił prawdopodobnie na policję. Jechałem tym motocyklem, tą R6. A ja mam prawo jazdy na A2. Jeżdżę sobie tą fałką. I akurat w nieszczęściu wyjeżdżałem stąd. Jechałem w tamtą stronę, do ronda. To jest jakieś 500 metrów. To jest taka fajna prosta, żeby sobie pojeździć. No i akurat tutaj panowie policjanci sobie przyjechali, bo im się nudziło. I dostałem 300 zł mandatu za brak uprawnień. Kolega, który mi udostępnił motocykl, również dostał 300 zł mandatu. Także mamy 600 zł. Oczywiście ja to będę musiał zapłacić. Przecież nie będę, kurczę, koledzy dawać takiego obciążenia finansowego. No i widzicie, policjanci mówią, że nie lubią motocyklistów, nie lubią młodych osób. Wypisywali sobie to z uśmiechem. No i widzicie, kurde, tak się bawią w Bydgoszczy. No nie widzę, nie lepiej, ale... Jaką uprzejmość... Tak to jest. Kurczę. Na takiej drodze dostać 600 zł mandatu. Sumując to oczywiście. I podkreślam, nie ma żadnego ruchu tutaj. Nic a nic. Ale...